Zaczynamy stream przedłużany, widzowie. Wyprawa potencjalnie nawet do 18-19 lipca. Wycieczka będzie trwała z Michałem nieco ponad tydzień prawdopodobnie. Stream będzie wyłączany na noc, chyba że zrobimy jakiś jeden special nocny, ale to zobaczymy, może na moją urodzinę albo później. Zaraz z Michałem umawiamy, co, gdzie jedziemy, co robimy. Wszystko zależy od pogody, bo jest pora deszczowa. Ta pora deszczowa jest wciąż dość nieprzewidywalna. Więc musimy jakoś tak zaplanować trasę, żeby uciekać przed ulewami, przed deszczem po drodze. Możliwe, że pojedziemy gdzieś na południe. Picie też będzie. No picie, dużo wody trzeba pić, przecież jest gorąco. To wiadomo, że będziemy spożywać. Oby się sprzęt nie spalił, powerbanki są, wszystko podpięte. Nowa lodówka jest. Cholernie gorąco jest. Teraz słońcu jest 4:35. Przygotowałem się jak tylko można najlepiej. Kupiłem dodatkową baterię. Jest nasza stara bateria EcoFlow. Tu w pełni naładowana. Tu jest druga bateria. Połączone są razem w jedną dużą, potężną baterię. One razem współpracują. Mamy dwa potężne powerbanki, 1400 Wh. Tutaj nowa lodówka. Piękna nowa lodówka, pojemność 42 litry. Zmieści się coś do picia, zmieści się jedzonko, zmieści się picie alkoholowe, kiełbaski, mięcho, wszystko co będzie na grilla. Będziemy grillować. Jedzie Jon swoją furmanką. Witamy. Bum. Witam. Przygotowany? Czego zapomniałeś, już wiesz? Wiesz już co zapomniałeś? Nie pamiętam, co zapomniałem. Nie pamiętasz co zapomniałeś? Wziąłem olej ze sobą, na przykład. Dobra. Przyprawki. O, widzę, że dobre rzeczy przywiozłeś ze sobą. Tak, bo tego cukru nie mam. Zamiast cukru jest? Tak. Zamiast soli? Rozumiem. To będzie dobre gotowanie. No dobra, no to jedziemy na dwa, nie? Ty będziesz śmigał skuterkiem. Generalnie plan myślałem, żeby był taki, że będziemy kamper zostawiać na jakichś parkingach czy miejscach, gdzie będziemy potencjalnie nocować. No. I będziemy sobie jeździć twoim skuterem po okolicy, nie? Żeby było fajniej. Będzie przyjemne, spożyteczne. Ja wiem, że ty kochasz swój skuter, jeździć na nim i takie wycieczki, a więc... Ty lubisz razem ze mną? Ja uwielbiam razem z tobą, więc... Może lepiej będzie, jak go weźmiesz w takim razie, co nie? Prefektura na N, Niigata. Cały czas deszcz. To nie ma sensu jechać nad Morze Japońskie. Nie. To co? Góry Yamanashi? Nabrzoskwinki? Już chyba są nabrzoskwinki. Już jest chyba Momogari. Nie, chyba jakoś tak teraz, nie? Już się zaczęło Momogari. No, a po weekendzie jak wygląda pogoda? No po weekendzie prawie wszędzie no już jest normalnie. Czyli bardzo gorąco wszędzie, absurdalnie gorąco. I no chmury i słońce, nie? A i zbieramy na nowy motor. To ile to jest złotych? Nie wiem, 3 bańki. To 90 tysięcy złotych. Uzbieramy do końca wycieczki? Powodzenia. Jak uzbieramy, to ja wjeżdżam motorem do oceanu. Ruszamy, startujemy sabaton. Jestem przedłużany. Let's go. Będziemy jeździć też skuterem Michała dużo. Kamper będzie głównie służył do przemieszczania się między prefekturami, między jakimiś lokacjami i będziemy w nim spać, gotować, kempingi robić. Jedziemy pod górę Fuji teraz. Czy te spódniczki są regulaminowe? Michał? Co? Czy te spódniczki tych dziewczyn są regulaminowe? Nie, to tutaj idzie. No. To chyba tylko ta ma regulaminową spódniczkę. Widzowie, nie patrzcie, to jest... Nie wolno. No, teraz się zaczął sezon plażowy, widzowie. Tutaj jest gorąco w Kamakurze, wam powiem. Naprawdę, dziewczyny szaleją. Aż byłem w szoku, jak to byłem pierwszy raz na plaży w Kamakurze w lato. No, takich Japonek normalnie nie widujesz na ulicy. W ogóle skąd one się wzięły, nie? Zastanawiasz się wtedy. Byliście kiedyś na plaży nudystów w ogóle? No ja nie byłem, ale generalnie wydaje mi się, że to chyba nie jest tak fajnie, jak każdy sobie myśli. Bo tak dziwnie jest trochę, co? Nie do końca tak, jak sobie wyobrażamy. A myślałem, że tam same dwudziestki leżą, się opalają i wdzięczą. Ten wyjazd jest także sponsorowany przez firmę Zen Market. Bardzo dziękujemy Zen Market za wsparcie kanału przez ostatnie 2 miesiące. Zen Market to platforma do robienia zakupów online z Japonii. Jeśli ktoś potrzebuje coś kupić z Japonii, figurki na przykład czy coś, to oni wam to załatwią. Dziękujemy Zen Market. Będę co jakiś czas przypominał zasady streama przedłużanego, a stream przedłużany trwa maksymalnie gdzieś tak do 19 lipca. Nie będzie licznika na noc, czyli stream będzie wyłączany, gdy śpimy. Będzie wyłączany w trakcie całego dnia, jak nie śpimy, jak gdzieś jeździmy, coś robimy, więc nie będzie skamu na wyciąganie pieniędzy od widzów za spanie. Co jest? Szukasz jedzenia jakiegoś? No dawaj jakiś ramen, zrobimy.
Weź to wpisz w Google'ach, coś poszukaj. Tak, kamperek wygląda. Rower jest podpięty. Trochę na rowerku pojeździmy później, jak jeszcze nie sam będę. Chciałem, bo dawno nie jeździłem na rowerze. Umyłem go specjalnie, przygotowałem do wyjazdu. Co ty masz w kieszeni? Orężada. Ale to jeszcze za wcześnie, żeby mi dowalać. Wiesz, już coś kombinujesz? Dopiero 2 godziny wycieczki, ty już coś kombinujesz? Dobra, zjedzmy i jedziemy dalej, nie? Co my tu mamy? Ichibandashi Shoyu. Shoyu ramen. Shoyu ramen, jest miso ramen. Szkoda, że zdjęć nie ma, bo nie wiadomo, co jak to w ogóle ciekawego jest. Że cel jest to nieprzygotowanie, ale co to byłoby za życie, gdyby trzymać się w jej czasach. O kurde, z tempurą to jest. Wow. Ramen z tempurą, pierwszy raz widzę. Zaraz wracam. Taki w ogóle nie za ostry, ja się nie lubię taki nie za ostry. Taki w sam raz. Dobry tutaj ramen zrobili. Moja dobra jest? No nie, no teraz to już nie zjem, no. Państwo tutaj w sam raz doprawili, a ty zepsułeś teraz. Ale ramen jest dobry, co? Dobry. I nie za ostry. Ja mogę to prawić, jak chcesz. Zjadłeś już? No. Wiecie, nie jest? Nie wystarczy, no. Taki sosik koreański. Jak ktoś z was nie oglądał Oshinoko, koniecznie. Super jest, naprawdę, super. Piękne anime. Myślę, że to będzie anime roku 2023. Co to jest? Racing Team. Co to, go-karty są? Co? Na czas koła wymieniają, jak na Formule 1. No to właśnie chcę i zobaczyć, no. Zaparkowałem. No idę zobaczyć. Wow. Trenują. Sugojne. Sugoj. Wow! Słuchajne. Jaki to jest ten? Super formuła? Jaka to jest klasa? Słuchaj! Trening mają, nie? Break. Jajko wyprzedzę z U4Bota iPhone. Nie trafił. 10 kilo, 10 kg mają koła. Dobra, to jedziemy pod jeziorko, nie? A lecimy pod w górę Fuji. Może będzie widoczna dzisiaj. Jesteśmy dosłownie już na miejscu. Jeszcze nie jest ciemno. Zdążymy się przejechać. A potem podjedziemy pod jezioro Kawaguchiko i tam zaparkujemy na noc. Ile wchodzi litrów? 10? 12, 13. I na ile starcza bak? 300. Takie jazdy na 300. No. Jeśli chodzi o koszt versus ilość kilometrów, które możesz pokonać, to nie do przebicia. Przecież no, ja nawet na moim maleńkim skuterku, to ja 150 km robiłem, a kosztowało to mnie 500 jenów. No. No to przecież do Osaki można dojechać za 1000 jenów. Ile za litr? 190. Kurde. Tutaj to w górach jest drożej. 170. No. Tu w górach to jest drogo, nie? No nie, góro Fuji, nie chowaj się. To się podrysuje w Photoshopie AI. Lubię to miejsce, jest tak cicho, spokojnie. Zaraz muzę włączaj. I stąd jest naprawdę ładny widok na zachód słońca przy Fuji. Ale tam sobie siedzą na pomoście. No. Idziemy zobaczyć? No. Dawaj. No taka jest ta góra Fuji, nie? Jesteś dosłownie pod nią, a i tak potrafi się ukryć. Taki trochę tonący ten pomost, dziurawy. Stań tutaj. Przetniemy im te linii, popchniemy im to. A kurde, byłby taki fajny widok, jakby było. O, jak się ładnie woda ten odbija. Z tym słoneczkiem, super. To tak naprawdę, jakbyśmy odcięli im te linki, to moglibyśmy je odpchnąć.
Byłoby śmieszne. Ale to jeszcze jest płytko, mogliby jeszcze skoczyć. Nie mogliby, no. Mokra? Mokra. No, uważaj, nie zmocz się. Teraz. Jak mówi. Będzie bardzo gorąco. Teraz mi mówi. To będziemy mogli otworzyć tył samochodu. Aha. Założymy taką siatkę. Moskitierę, tak? Moskitierę. A będą nas ludzie nas słyszeć. Słucham? Będą ludzie nas słyszeć. No, to będziemy po cichutku to robić. No, no dobrze. Wszyscy tutaj stanę, nie? Fajnie wygląda. Jedno, żeby mój tyłeczek sektany było widać, a drugie odwrócę się. Dobra. Jeszcze w lewo, jeszcze w lewo, jeszcze trochę w lewo. Jeszcze? I jeszcze kawałek. Jeszcze? Zaliczone, widzowie, jest góra Fuji. Na początek wycieczki to dobry znak. Oby tak dalej, aby pogoda dopisała. Nice. Zobacz, widzę coraz więcej światełek po drodze. Też no tam na górze domki, widać, no widać. Tam na samej górze prawie. Albo tu już są w ogóle ludzie, którzy wchodzą nawet. Z latarkami? No. Jak jest dużo ludzi, to widać taki sznur. Aha. Jak wchodzą, nie? Fajnie to no wygląda. Jest tam taki sznurek, no. Widzisz? No. Taki na szlaku. Raz wracałem z tych Alp i mówię, kurde, przyjadę przez Yamanakako, że szybciej będzie. Kurwa, myślałem, że umrę. Palce mi odpadały. Minus chyba 8 było. No, to trzeba przyznać, na skuterze trochę inaczej się odczuwa. No. Dobra, to ja sobie wezmę jakieś piwo na wieczór. Co takie, żeby dzisiaj zrobić kampaj? Mają tego! Krafta lokalnego. O kurde, zobacz, jaka puszka litrowa. To jest dobre. Dawajcie, widzowie, co na start dobry wycieczki. Wajcenik od Fujiyama Biru. Pucha. Można ją zamknąć później, następnego dnia nawet dopijać jeszcze. Super. To jest dobre. To jest dobry craft lokalny. A generalnie plan jest taki, że chcemy dość wcześnie się obudzić i pojeździmy sobie po okolicy wokół góry Fuji, nie? Dobra, wyciągamy piwo. Inauguracyjne piwo. To było fajnie. Pianka poszła. Dobra, mamy 5 sosików, to tak, zaczniemy od najsłabszego. Najsłabszy to będzie ten. Chipotle, hot sauce, Mexico. To taka jest kolejność? Tak. To? Red hot? To co, dawałeś sobie dzisiaj do ramen najmocniejszy? Tak. Tabasco. To jest też koreański jakiś, niedźwiedź. Tak, Michał wziął wędki, jest cały sprzęt, wszystko mamy do wędkowania. W kolejne dni będziemy także wędkować. Będziemy wędkować, grille będziemy robili w fajnych miejscach. Mam cały sprzęt do grillowania. No, całkiem nieźle to wygląda. I gwiazdy widać. Ej, fajne, ja też chcę. Chodź, zobacz. Dobra, moi drodzy, bardzo dziękuję za pierwszy dzień. Dzień dobry. Działa. Wszystko gra, wyspani. No, jako tako bym powiedział. Kolejny dzień, dzień drugi. Pod mostem, takie życie, no. Przygotujcie się na epic widok za 3, 2, 1. Boom. Odbija się pięknie, a jednak się odbija. Sugoj. Zrobimy foteczkę znowu tutaj z widoczkiem. Jaśnie panie Michale. Jak się miewasz dzisiejszego dzionka? Dobrze się miewasz, jaśnie panie Michale? Jaśnie pan chce zdjęcie z górą Fuji? No zrobimy. Tak? Chodź, o kurczę. No wspaniale, jaśnie panie, pięknie to wygląda. Zabieram. Co widzowie? Fajny kemping. Najlepsze pola kempingowe są za darmo. Blagi wrzucił 500 zł odblokowując ostre sosy Michała. Hapa! Na śniadanie? Ostry sosik? Kurde, przecież sam mówiłeś, a czy lody, czy nie lody, wszystko zawsze ostre ma być. OMG! To ja szybko jem tą moją zupę mleczną, że ja szybko wcinam, zanim wróci z tymi sosami. Tak, to bardzo dziękuję Blagi, ja to, że zaszalał dzisiaj. A to jest unlock, że później Michał będzie mógł mi dorzucić coś ostrego przy kolejnych donatach za 100 zł na przykład. Będziesz jadł z niedźwiedziem. Koreański? Oh my god.
Nie połyś... Nie! Tadaki ma sen. Jak ostry słyszysz? To nie jest tak bardzo. Dobra, robimy nura. Dziękuję za 1000 zł wsparcie streama. Ogólnie już, nie? Kolejny unlock zrobiony. Nani! Jamyro! Ja powiem ci, jest bardzo przyjemna woda. Nie umiem z twoim telefonem, bo... Jest bardzo orzeźwiająca. No nie, woda jest rewelacyjna. Zamocz sumie przynajmniej stópki. Co ty taki niewyspany? Jakże szybko zasnął, powiem ci. Nie, tam się ja czasami budziłeś, mi łapałeś za tyłek, ale generalnie no spałek zabity. Ja już spałem, jak jechaliśmy w tunelu. Oczy mi się przymykały. Koleś ma łódeczkę, taką maleńką, z silnikiem. Siedzi sobie na krzesełku z przodu i chyba i trzyma jakiś kontroler, którym chyba steruje tą łódeczką, nie? Bo tak głupio, żeby płynęła cały czas prosto, bez kontroli, co nie? Dobra, to co? Zbieramy się. O, jeszcze jedna przyprawa jest. Lawendy, nie? Nie wiem, nie znam się. Co? Nie znam się. No lawendy są. Kwiatki. Ale mocny zapach. O kurde. Wow. Sugoi. Strasznie jasno jest. Ledwo widzę ekran. Bo tutaj kwiatki się zmieniają. Są, na jesieni są te kokia czerwone. Kojarzysz? Nie. Ja nie znam takie, takie kuleczki czerwone, krzaczki niskie. To tutaj też są właśnie przepiękne. To przepięknie to wygląda wtedy. Przyjdź tutaj na jesieni, jak są te kokia. Ślicznie jest. Na kwiatki. Na kwiatki. Nie na substancje inne. Tutaj przyjeżdżajcie. Październik chyba. Pięknie. A w listopadzie są momidzi czerwone. To no, też tam właśnie, gdzie mniej więcej... Październik, listopad, jeszcze tak. Bardzo dobra pogoda jest, nie? Mniej więcej tam, gdzie nocowaliśmy, po tamtej stronie, są miejsca, gdzie są te klony japońskie, czerwone liście i masz w tle górę Fuji, nie? Można zrobić przepiękne ujęcie. I to jest pełna rozpiska wszystkich kwiatów, które tutaj rosną. Kosmosy są. Kocia mięta. Shiba Zakura, czyli trawnikowa sakura. Chyba dosłownie. Tulipanki, czerwone listki. Rzepak jest. Słonecznik. Ryb. Dobra, pojedziemy pod tą bramę, co? Z tego tori. Gate. Jeszcze jakby jakieś kwiatki zasadzili. Wokół tej bramy to było ładnie. To miejsce nazywa się Tenku no Tori. Pamiętacie, jak wspominałem o tym, że jeden streamer z Twitcha siedzi w więzieniu teraz w Japonii za to, że robił urbex w budynkach w Fukushimie. Chyba jeszcze nie wyszedł z pierdla. Już prawie 2 tygodnie siedzi. Nie ma w ogóle od niego informacji. Joey z Tajwanu robił stream z urbexu hotelu opuszczonego w Fukushimie w tej czerwonej strefie, nie? I w ogóle bana dostał na Twitchu. No ja oglądałem jego, ten stream z urbexu. Generalnie strasznie fajny był ten stream. Nice, mam nadzieję, że go wypuszczą, bo tak jak wczoraj rozmawialiśmy właśnie z Michałem, to japońskie więzienie to jest dramat, nie? Chłopa tam nieźle przerobią. Nawet w tym areszcie go tam nieźle przerobią. Chyba już do Japonii nie będzie chciał wrócić. Jak już cię skażą, to w Tokio, w Fuciu, takie miasteczko Fuciu się nazywa, jest więzienie. I tam trafiają obcokrajowcy też. I tam normalnie Japończycy są. Przestępcy japońscy, nie? Co kupiłeś mi? Bryloczyk dla zakochanych. No, to Mamori. Sam raz dla nas. Mamori dla zakochanych. No, sam raz dla nas. Też? Wow. Spójrzcie na to. Kolosalnym. Z 50 metrów ma. Jakie ogromne. Ciekawe, czy jest jakaś tabliczka, żeby sprawdzić, ile one mają lat. No w kadrze tego nie uchwycisz nawet. Święte drzewa. Otoczone. Widzicie, obwinięte są tym sznurem. Shimenawa, to znaczy, że drzewo jest święte. W japońskiej wierze Shinto często drzewa są uznawane za święte, właśnie gdy są bardzo stare, ogromne. 43 metry wysokości. Ale nie ma daty podanej. Nie wiadomo, ile może mieć lat. O. No to drewno wygląda, jakby to miało kilkaset lat, naprawdę. This is impressive. Kolejne ogromne drzewo. 7 cedrów Kawaguchiko.
7 drzew cedrów Kawaguchi Asama Jinja. Mają 40 metrów wysokości, 1200 lat. Każdy jest ponumerowany, każdy ma jakąś tam historię. Numer 7 największy. Wchodzimy do Don Quixote, to jest taki sklep, gdzie znajdziecie wszystko i nic. Dużo pierdu jest i tanich gadżetów też. Zobaczymy, czy są leki, myśmy od razu wzięli leki. Generalnie ten sklep słynie z taniej chińszczyzny, więc bardzo tanio tu jest. Jest też jedzenie, napoje, można też zrobić jakieś zakupy właśnie. Fajne są tutaj niektóre słodycze. Jest dużo w Don Quixote słodyczy, takich trochę niestandardowych. Można kupić coś ciekawego na prezent czy dla siebie. O, tu jesteś. Co kupujesz? Przyprawy? Patrzę co, na sosy. Co, pokaż, co ty tam masz? Co ty za kociołek Menelixa dzisiaj nie robił? Masz zawodzenie ramen? Nie. Nie taki. Nie, masz miseczki? Mam. No super, jem. Ale takie ramen. Małe. Małe wystarczy, będzie bardziej wyrazisty smak. Słucham. Jaki plan na dziś? No chyba pojedziemy gdzieś do Shizuoki i chyba jutro przesiedzimy w Shizuoce, będzie padało, a w niedzielę pojedziemy po okolicach i jedziemy dalej. Co, już dzisiaj byśmy wtedy grilla zrobili, siedzieli sobie? No. Moglibyśmy, nie? Moglibyśmy. No, moglibyśmy. Kurczaka byśmy kupili, zamarynowali, wrzucili na ruszt. To znaczy, że następnym razem jak ja będę coś jadł i ktoś rzuci 100 zł, to wtedy możesz dowalić. Chłopaki, jedziemy, dziewczyny, jedziemy na jajki zjeść. Stówka by się przydała, bo nie jest przyprawione jedzenie. Miejsce spoko, nie? Enjoy your meal. Spoko. Boże, dobra. Wszyscy śpią. Kurwa, to małe. Pora obiadowa, w moim przypadku śniadaniowa. Trzeba coś zjeść. Gotujemy wodę na jakieś sobę i zaraz za jakąś godzinkę pewnie będziemy jechać dalej na plażę. Ustawię was tutaj. Jak teraz jest? Lepiej widać? Jakieś kałuża tam jest przed nami. Słuchajcie, kupiłem yakisobę, tak żeby wiesz, Emil mógł się najeść, bo dobrze to wygląda. Mam nadzieję, że będzie mu smakowało. Jakaś ścieżka zdrowia jest. No i tak to wygląda. A to jest chyba jakiś tor na... mają na wodne narty. Tam jest taka lunch rampa. O, tutaj łódkę można zaiwanić. Może tu popłyniemy gdzieś z Emilem. Jakaś łódka tu jest. Bierzemy łódkę? Trochę wody trzeba nie wylać i ogień. To jest zwykła jakisoba? No. Kręcasz mi. Wymieszaj dobrze sobie, nie? Wymieszaj, Hej, tadakimas. Czemu się chcesz przyglądać, jakiem? Czytam. Podejrzane. Już ci nie ufam, już na paranoję mam jakoś. Dobra. Teraz sobie jogurtem popiję. Do sklepu daleko. Mam w lodówce. A to specjalnie kupiłeś sobie jogurt? Wiedziałeś, że te? No wykończyć mnie chce, jak chory. Dobre na gardło. No mi takie rzeczy daje. Jogurt nie pomaga. Nie mogę. Ja myślałem, że pojedziemy. Michał zrobi jakieś fajne kanapeczki. Na kempingu. Jakieś takie z awokady, z jakimś fajnym sosem. Dobre, będzie dobre jedzonko na wyjeździe. Jak obstawiacie, czy to będzie ostatnia moja wycieczka z Michałem? Czy ja przeżyję te 10 dni z nim prawie? Nieco ponad tydzień, dobra, ponad tydzień. Pierwotnie planowaliśmy jechać na północ Japonii w trakcie tej wycieczki.
nawet do Akity. Ale niestety zepsuła się pogoda w tamtym regionie. Wzdłuż całego wybrzeża Morza Japońskiego niestety jest fatalna prognoza pogody. Co znaliśmy, że lepiej nie ryzykować. I po prostu pojedziemy wzdłuż oceanu na zachód. Tam też ładne są regiony, Shizuoka, prefektura Mie, Wakayama. Bardzo ładnie, też będzie ciekawie. Że potem wodospad Nachi podjedziemy, on jest super. Tam byliśmy w zeszłym roku, Zajko, na vlogu. Dobra, skoczę po brzoskwinki tylko. Koranaka prumi, tak? Ja, kore pramy, hitotsu. Skąd muzyczkę? Reszta z YouTube'a. Jeden z widzów podrzucił mi playlistę. 80s Japanese City Pop. Podoba mi się to. Chillowa muza. Shizuoka Airport jest blisko. Ja się położył. Shizuoka Prefecture Japan. The longest pedestrian wooden bridge. Ej, fajnie. 1879 rok. Super wygląda. Zobacz, jaka niska ta barierka jest, nie? Ale lampki są zainstalowane. Most Hore, drewniany most dla pieszek nad rzeką Oi, znajdujący się w mieście Shimada, w prefekturze Shizuoka. Został zbudowany w 1879 roku. Mając długość 897 metrów, został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako najdłuższy drewniany most spacerowy na świecie. That's cool! Fajny! Jak się idzie tak obok tej barierki, to troszkę... Jest takie. Jest takie. Ale ta rzeka musiała być ogromna jak... Faktycznie było tutaj normalna ilość wody. Może właśnie w taki sposób ktoś spadł, wiesz? Tutaj? Na przykład. Zaklejone dziury w moście. Dobra, wracamy. Musimy zakupy zrobić. Przepięknie ta woda wygląda. Czysta, niesamowicie. Piękny ma kolor tutaj. Ciekawy efekt po prostu jest też wizualny, że to jest prostej linii na tym samym poziomie. Bardzo wąski ten most z tymi niskimi barierkami. Bardzo ciekawy efekt. No właśnie po drugiej stronie to jest tylko las. Wiesz? Ale nie mamy aż tyle czasu. Musimy jakieś zakupy zrobić i jedziemy. Dobra, kupujemy jakieś jedzonko. Co możemy zrobić tak na szybko, nie? Wrzucić na róż. To jest maguro? Wow. Jaki ogromny kawałek. Jeszcze z tą kością w środku. O kurde, cała półka sake. Jak cię kręcę. Ale kolekcja. Czekaj, ja idę pooglądać tylko. Ale półeczka. No i jutro to coś kupię, nie? Tylko muszę wyzdrowieć trochę. Najpierw. Kubota jest. Ła. To takie drobne? No. Kurczak. Sprawdźmy tą lodówkę. Daszek rozstawiamy, nie? Daszek. No, mówię, że jest pan, że łatwo jest, tak? No, pierwszy raz to będę robił tego. Ale wyje od tej fabryki. Mam nadzieję, że ją wyłączają na nas. Mundurówka się nie pojawi. No, zawsze jest ryzyko, no, no risk, no fun, ale powiem ci, że w Japonii są miejsca, gdzie ludzie, no, że tak powiem, biwakują na dziko, gdzieś tam przy rzekach, nie? Jak są właśnie jakieś takie miejscówki. Wiesz, tu wieczorem to jest wieś. Tu generalnie nikt nie jeździ, nikogo nie będzie zaraz. Nikt nie jeździ, rower jedzie tam. Pozdro. No zaraz tutaj będzie pusto. Jesteśmy trochę tak zakryci od drogi. Grzybki. Mówię, że kanapkę wyciąłeś, to masz kanapkę. Kanapkę. Cztery kurczaczki teraz. Ale co, czy mogę sosem po
pole. Dobra, dziękuję za dziś, lecimy. Może pojedziemy już. Trzymajcie się, cześć.